Aby zakwalifikować się do tej elitarnej grupy, trzeba mieć odpowiedni wiek. Nikt jednak konkretnie nie powie, czy to 50 lat, 60 czy 70. Przede wszystkim trzeba zaakceptować mijający czas. To zależy od człowieka, jak jest aktywny fizycznie i chodzi gdzieś, czyta, ogląda różne imprezy, no i przychodzi na nie przede wszystkim, to ja uważam, że to nie ma różnicy wieku. Według mnie to się wydaje, że wtedy się czuje seniorem, kiedy własne odczucie ma się takie, że już się jest starszym, że już dużo rzeczy nie można, nie? Ale niektórzy się bardzo dobrze czują, dopisuje im zdrowie, także w ogóle nie przyjmują tego słowa ze senior, nie? Czują się jako młodzi. I tak właśnie czują się krośnieńscy seniorzy, którzy są bardzo aktywni. Jak co roku na początku października spotkali się, aby razem uczcić Dzień Seniora. To jest okazja, żeby wyjść z domu, żeby się spotkać, żeby po prostu ta przyjaźń, te kontakty trwały. Żeby to nie było tak, że odszedł na emeryturę, został w domu i już nie wie, co z sobą zrobić. Także taka integracja ze wszystkimi, uważam, to dla starszych ludzi recepta na młodość. A młodości ducha można krośnieńskim seniorom pozazdrościć. Stąd biorą się między innymi ich siła i chęci do działania. Po tradycyjnym toaście za zdrowie najaktywniejsi działacze Związku Emerytów i Rencistów otrzymali złote odznaki związku. Bardzo miła niespodzianka, nie spodziewałam się tego, choć u emerytów już jestem, ho ho, z 12 lat i w zarządzie cały czas jesteśmy, no miłe to. Nie spodziewałam się tego, ale to jest szalenie miłe, jeżeli jest się zauważalnym w ogóle, bardzo to miłe jest, nie, wyróżni. Lubię działać i póki zdrowie pozwoli, to działać będę. I to jest motto wielu krośnieńskich seniorów. Działam na terenie garnizonowego ogrodu działkowego, działam w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w sekcji emeryckiej. Oprócz tego wspieram i pomagam w tej chwili wspólnocie, bo przez wiele lat byłam jej przewodniczącą, ale już ze względu na wiek ustąpiłam młodszym. Przykładem takiej aktywnej seniorki jest pani Krystyna. Jako pielęgniarka przepracowała ponad 40 lat. Formalnie od 15 jest na emeryturze. Tak naprawdę jednak dopiero 2 lata temu zakończyła swoją przygodę z pracą. Dużo czytam, dużo przebywam w ogóle, a chodzę 2 razy w tygodniu na gimnastykę. Także na gimnastyce ćwiczę. Poza tym mamy wspaniałe wycieczki organizowane z klubu właśnie emerytów. W tym roku byłyśmy na pięknym wyjeździe w Truskawcu. Mamy przepiękne tereny okolic Krosna. Mamy grzyby, mamy jeziora, ryby mamy. Mamy ścieżki zdrowia. Pan Antoni jest kolejnym seniorem, który nie wyobraża sobie siebie siedzącego całymi dniami w domu. Dlatego od wielu lat, pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego, codziennie wstaje rano i przychodzi do pracy do krośnieńskiego magistratu. Troszeczkę mnie nosi. Jestem po prostu taką niespokojną duszą, a druga sprawa, no sprawy finansowe też odgrywają jakąś tam rolę. Czuję się bardzo dobrze, mając wrażenie, że jestem do czegoś przydatny, oprócz pobierania pieniędzy, czekania na dzień, w którym wpływa emerytura. Oprócz tego kontakt z ludźmi, atmosfera odpowiadająca mi. Takich seniorów jak pani Teresa i pan Antoni jest wielu. To pan Jerzy, operator w krośnieńskiej telewizji. Swoją przygodę z krośnieńskimi wydarzeniami zaczął ćwierć wieku temu i pomimo 75 lat o żadnym zwolnieniu tempa nie ma mowy. Jestem osobą, która nie potrafi posiedzieć spokojnie. Ciągle mi coś tam potrzeba jest taka do zrobienia, czy na działce, czy w myślistwie. No, czy żonie coś trzeba pomóc. Czuję się dobrze. Zdrowie dopisuje i to chyba najważniejsze. W Krośnie Odrzańskim seniorzy zrzeszają się w wielu organizacjach, w których mają możliwość aktywnego spędzania czasu. Od 2012 roku działa również Krośnieńska Rada Seniorów, która powstała jako jedna z pierwszych w Polsce.